Rapsice leżą na południowo-wschodnim stoku Babiej Góry. Położenie i usytuowanie wsi jest atrakcyjne głównie dla turystów, którzy ją coraz częściej odwiedzają. Nazwa wsi powstała od nazwy sąsiedniej Rapczy. W herbie Rapczyc jest biała skała, z której wyrastają trzy białe drzewa liściaste na zielonym polu. Obszar Rapczyc jest cenny z punktu widzenia międzynarodowej ochrony ptactwa w ramach budowania sieci obszarów chronionych Natura 2000. Na terenie gminy występuje kilka gatunków rzadkich roślin i zwierząt. Doskonałe warunki naturalne w połączeniu z tradycyjną kulturą i charakterystycznym krajobrazem stwarzają odpowiednie warunki dla rozwoju agroturystyki, która się w ostatnich latach coraz lepiej rozwija. W zakresie kultury Rapczyce są znane przede wszystkim dzięki heligonce. Każdego roku odbywa się tu festiwal o nazwie Rapczycka Heligonka, który cieszy się ogromną popularnością wśród zwolenników harmonii z bliższej i dalszej okolicy. Równie znana i popularna jest także impreza sportowa Góralowa Beszka, góralowa biegówka, przeznaczona dla fanów narciarstwa biegowego, których co roku w Rapczycach spotykają się dziesiątki, a nawet i setki. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych został dokończony w roku 1816. Został zbudowany w stylu barokowym. W kościele znajdują się trzy ołtarze w stylu barokowym, kazalnica, chrzcielnica, Boży Grób i epitafium Marii Klinowskiej. Z Rapczycami łączy się postać jednego z największych słowackich pisarzy, Mila Urbana, który urodził się tutaj w 1904 roku. Jego życiu i twórczości jest poświęcona ekspozycja w Hajowni na Rowniach, gdzie urodził się ten znany słowacki pisarz i publicysta. Przejście graniczne do polskiej Lipnicy Wielkiej stwarza doskonałe warunki do rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej z wykorzystaniem rozległego systemu leśnych i polnych dróg, które znajdują się w Rapczycach.